Okrąg ma obwód 20 pi. Na rysunku zaznaczono łuk o długości 221,18 pi. Jaka jest miara kąta środkowego wyznaczającego ten łuk w stopniach? Daną mamy długość tego łuku 221,18 pi, a pytamy o miarę tego kąta, którego ramiona wyznaczają dany łuk. Przypomnijmy sobie, że stosunek długości tego łuku, czyli 221,18 18 pi do obwodu okręgu, czyli 20 pi, jest równy stosunkowi miary kąta centralnego. Możemy nazwać tę miarę teta do 360 stopni, czyli miary kąta pełnego, miary kąta odpowiadającego całemu okręgowi. Teta będzie miarą w stopniach. Gdybyśmy chcieli otrzymać wynik w radianach, to musielibyśmy zapisać miarę kąta pełnego również w radianach. Czyli nie 360 stopni, tylko 2 pi radianów. Wyznaczmy z tego równania teta. Najprościej pomnożyć obydwie strony razy 360. Po lewej będziemy mieli 360 razy 221 razy pi, podzielone przez 18 razy 20 razy pi. Po prawej stronie, jeżeli pomnożymy razy 360, to po skróceniu zostanie tylko teta. Teraz wystarczy to uprościć. Pi podzielone przez pi to 1, 360 podzielone przez 20 to to samo co 36 podzielone przez 2, czyli to samo co 18, a 18 podzielone przez 18 to 1. I cały ten ułamek uprościł się do liczby 221 stopni. Czyli teta równa się 221 stopni.